Tak, zróbmy hałas! Zróbmy hałas! Witam was jeszcze nieoficjalnie, bo to oficjalne otwarcie będzie za parę chwil. Cieszę się, że... Znaczy nie wiem, czy się cieszę. Stwierdzam fakt i dobrze, że tak wielu z was, tak wiele osób z was jest w maseczkach. Przypominamy o tym na każdym spotkaniu w Polsce. Nie dlatego, że taka jest procedura, tylko że rzeczywiście liczby, które znamy... Dziękujemy wszystkim, którzy bardzo głośno kibicują. Mówiąc poważnie, koronawirus jest wśród nas. Te liczby, które są bardzo niepokojące o liczbie zakażeń w Polsce. Dzisiaj zaczynają się wakacje, zaczęły się wakacje. Ilu uczniów jest wśród nas, którzy zaczęli wakacje? Ręka do góry. Witamy was serdecznie. Ilu rodziców, uczniów, którzy zaczęli wakacje? Ilu rodziców, ręka do góry? To był najdziwniejszy rok szkolny, a na pewno drugie półrocze. Najdziwniejszy w historii, którą pamiętamy. Słucham? Właśnie, pozdrawiamy dziadków, dzieci, które zaczęły dzisiaj wakacje. Pozdrawiamy serdecznie babcie i dziadków. Poszedłbym dalej, pozdrawiamy też prababcie i pradziadków. Słuchajcie, zacząłem poważnie i rzeczywiście ten odstęp między nami jest rzeczą bardzo ważną, maseczki są rzeczą bardzo ważną, koronawirus wcale nie zniknął, nie odpłynął i wcale tak naprawdę te liczby nie są specjalnie pocieszające. One może nie dotyczą nas tutaj, miasta stołecznego Warszawy, oby nie dotyczyły, ale pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym. Podobno mamy czekać na szczepionkę, to mogą być lata, zanim zostanie wyprodukowana szczepionka, więc uważajmy wszyscy na siebie i pamiętajmy o tych zagrożeniach. Kto był tutaj z nami 3 tygodnie temu? Jeszcze raz, ręka do góry. Wow, jak wielu z was. Witamy was ponownie. Takie déjà vu, mówiąc po staropolsku, prawda? Jesteśmy tu ponownie, 3 tygodnie. To była już druga kampania tegoroczna, w której brał udział Szymon Hołownia i my razem z nim. 2 kampanie wyborcze. Ta w sumie policzyliśmy 20 tygodni. 20 tygodni kampanii, w której brał udział Szymon Hołownia i 20 dni w tym tej drugiej kampanii. To wszystko, co się działo w ciągu ostatnich 3 tygodni. Także ja mówię na to, to jest najdziwniejsza kampania wyborcza świata. Jednym z jej elementów, ważnych elementów, stał się nasz Belweder na kółkach. Jak się odwrócicie, to Belweder na kółkach jest już z nami. Ponieważ my robimy wszystko zgodnie z przepisami, nie otaczamy się ochroniarzami, służbą ochrony państwa i tak dalej, więc my czekamy na zielone światło. Uważamy, że to zielone światło będzie za chwilę i że to zielone światło będzie 28 czerwca. Już za chwilę będzie z nami Belweder na kółkach, samochód, który, ośmielę się powiedzieć, stał się najbardziej rozpoznawalnym pojazdem w Polsce w ciągu tych 3 tygodni. Przejechał prawie 6000 kilometrów. Tutaj mamy za mną, mamy nazwy miejscowości, ponad 110 miejscowości, w których był Belweder na kółkach. Prawie 6 tysięcy kilometrów. To jest ogromny dystans i dzisiaj jest z nami z powrotem. Nasz Belweder na kółkach i jego gość specjalny, a dzisiaj nawet 2 osoby, które do nas dołączą.
to tym razem, drodzy Państwo, zacznę już bardzo, bardzo oficjalnie, bo to jest bardzo oficjalne spotkanie wieńczące kampanię przed pierwszą turą wyborów, bo przecież nie przed drugą, ta dopiero z udziałem Szymona Hołowni rozpocznie się od poniedziałku. Ale dziś wieńczymy ten okres 3 tygodni. Zatem dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry Warszawo! Trzy tygodnie temu, dokładnie 20 dni temu spotkaliśmy się tutaj, wtedy kiedy Szymon Hołownia ruszał w drogę na pokładzie Belwederu na Kółkach, o którym, tak jak powiedziałem przed chwilą, można śmiało powiedzieć, że stał się przez te 3 tygodnie najbardziej rozpoznawalnym pojazdem w Polsce. Przemierzył prawie 6000 kilometrów, odwiedził ponad 100 miejscowości. W zdecydowanej większości tych spotkań uczestniczył bezpośrednio Szymon, zawsze w asyście, użyjmy tego słowa militarnego, armii naszych aktywistów, naszych wolontariuszy w całej Polsce, którym jesteśmy niezwykle wdzięczni, że byli z nami przez te 3 tygodnie. Dzisiaj jesteśmy z powrotem pod Belwederem, jesteśmy ponownie w Warszawie, podsumowujemy krótko tę kampanię, która kończy się dziś o 23.59. Do tej 23.59 będziemy aktywni, będziemy przekonywać, agitować, będziemy zachęcać do głosowania na Szymona. Bądźcie z nami dzisiaj do ciszy wyborczej, a potem no prawie spokojnie poczekamy na niedzielny wieczór i na pierwsze dane, które będą nam podane. Drodzy Państwo, nie będę przedłużał, powiem tylko tak. Szymon Hołownia nie musi zdawać meldunku z wykonania zadania przed żadnym prezesem. Szymon Hołownia nie musi zdawać meldunku z wykonania zadania przed żadnym przewodniczącym, żadnej partii. Jesteśmy tu dzisiaj dlatego, że Szymon Hołownia powinien, chce, zrobi to, zda meldunek z wykonania dotychczasowego zadania przed wami, przed Polkami i Polakami. A wszystko to stanie się pod czujnym okiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Patrzy na nas historia. Nie będę już przedłużał, drodzy Państwo, pozwólcie, że przywitam oficjalnie niezależny, ponadpartyjny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Szymon Hołownia i jego żona Urszula Brzezińska-Hołownia, porucznik pilot. Pozwólcie Państwo, że oddam głos Uli. Dzień dobry Państwu. Stoję tutaj dzisiaj przed wami jako żona. Żona kandydata na prezydenta. Żona człowieka, który jest uczciwy, który jest mądry i który troszczy się o swoją rodzinę. Człowieka, który patrzy na nas wszystkich nie przez pryzmat tego, jacy jesteśmy, skąd pochodzimy, czy jakie mamy przekonania, ale na człowieka każdego, bo jesteśmy ważni. Stoję tutaj przed wami jako mama. Mama małej Marysi. I jak każda mama, jak każdy rodzic chce dla niej jak najlepiej. Chcę, żeby była bezpieczna, żeby była zdrowa, żeby była szczęśliwa. I żeby mogła zostać tym, kim zechce. A to jest tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy myślimy o naszej przyszłości jako pokoleniu. Stoję tutaj też przed wami jako osoba, która stała na straży i stoi naszego państwa. Tak jak wy wszyscy. Bo wy wszyscy dbacie o to, żeby było nam dobrze. Dbacie o swoje rodziny. I to, jak się zaangażowaliście w kampanię Szymona, pokazuje, że po pierwsze chcecie, a po pierwsze warto. I już na koniec, na wreszcie, stoję tutaj przed wami jako obywatelka.
obywatelka, która w niedzielę pójdzie na wybory i odda swój głos na Szymona. I mam nadzieję, że wy wszyscy oddacie na niego głos. Bo jeżeli chcemy czegoś nowego, to musimy wybrać kogoś nowego. I jestem przekonana, że właśnie tutaj, w tej chwili i właśnie dzięki wam jesteśmy świadkami nowego początku. Dziękuję wam bardzo. Jeśli chcemy czegoś nowego, musimy wybrać kogoś nowego. Ula Brzezińska-Hołownia. Dziękujemy. Szymon ma wasz głos i Szymon ma głos. Dzień dobry. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy tutaj pod Belwederem te 3 tygodnie temu? Zapowiadałem wam, że przywiozę z Polski mnóstwo dobrych rzeczy. Pytania, wątpliwości, łzy, uśmiechy, radości, nadzieje, marzenia, że wszystkie je zapakujemy do tego Belwederu na kółkach i przywieziemy tutaj, do tego Belwederu, do symbolu polskiej niepodległości, do miejsca, w którym ona się rodziła, w którym rodziło się to, w czym dzisiaj żyjemy, czym oddychamy, czym jesteśmy, co stanowi nasze DNA. Te 3 tygodnie, te setki odwiedzonych miejscowości, to nie jest, i ten moment, który mamy dzisiaj tutaj, to nie jest koniec trasy. To nie jest koniec drogi. To jest jej początek. Chciałem wam z tej podróży oddać to, co najcenniejsze, a jest to jedno odkrycie i jedno zobowiązanie. Ta droga, która dzisiaj tutaj nie kończy się, a się zaczyna, bo to nowy początek, którego wszyscy jesteśmy świadkami i uczestnikami. Ona zaczęła się jakieś 9 miesięcy temu. Przypadek? Nie sądzę. Na początku tej drogi była obok mnie Ula, której pierwszej powiedziałem o tym pomyśle. O tym, co pracowało mi w głowie, że musimy już dobrze, pisaliśmy, mówiliśmy, a teraz trzeba iść i zmienić Polskę. Dla nas, dla Marysi, dla nas wszystkich. I Ula, jej wytrzymałość, obecność, wsparcie, nie znajduje słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność. Na początku byliśmy my, tak jak to zwykle się dzieje, 2 osoby, rodzina, bliscy ludzie, którzy zaczynają troszczyć się o to, co dla nich najważniejsze. A później dołączyli do nas kolejni. Jestem naprawdę zdumiony, radośnie zdumiony, jak szybko nam to poszło. Dołączyli do nas wspaniali eksperci, wielu samorządowców, wolontariusze, darczyńcy, wreszcie miliony zwolenników. Powstał ruch, który już dzisiaj łączy 15 tysięcy ludzi. Jako pierwsi w historii wolnej Polski zebraliśmy na wspólną kampanię obywatelską, na wspólną obywatelską sprawę ponad 7 milionów złotych. Przypomnę, zaczynaliśmy od zera. Zaczynaliśmy od tych uśmiechów, które mi towarzyszyły i z których dzisiaj śmiałem się w Grodzisku Mazowieckim, wczoraj w Piotrkowie, w wielu innych miejscach, gdzie byliśmy. Zawodowi politycy z tego gmachu mówili, przecież nikt po ciebie nie wyjdzie na dworzec. Przecież wypijesz kawę na dworcu, będziesz musiał wracać do Warszawy. Człowieku, kto wpłaci jakiekolwiek pieniądze? 18 biur, 15 tysięcy wolontariuszy, 7 milionów złotych. Nie da się? Oczywiście, że się da.
Wiecie, dlaczego się da? Bo umiemy, bo potrafimy, bo warto, bo nam się chce, bo to my, obywatele Rzeczpospolitej. Jesteśmy w stanie ją zmienić. Co wyzwoliło tę energię? Też. Szymon był w tym tylko narzędziem, ale Szymonowi i tym wszystkim, którzy z nim stanęli, udało się obudzić coś, co mi samemu po 20 paru latach opisywania Polski wydawało się już być bezpowrotnie uśpione. Marzenie. Marzenie. O wspólnocie różnych Polaków, która nie musi być zakładnikiem świętych partyjnych wojen. O Polsce demokratycznej, czyli takiej, w której ludzie czują, że ich głos, każdego z nas, naprawdę ma znaczenie. Naprawdę zmienia wszystko, a nie jest tylko 0,00001% elektoratu, który ten czy inny spin doktor przesuwa sobie w tabelkach. To jest to marzenie o Polsce, której nie ma bez ciebie, której nie ma beze mnie, która bez ciebie, beze mnie nie będzie taka sama, która nie będzie Polską, jeżeli ciebie w niej zabraknie. O społeczeństwie solidarnym. Takim, w którym najsilniejsi dbają o tych słabszych, bo wiedzą, że dzisiaj oni są silni, a jutro to oni mogą być słabsi. Dzisiaj jesteś na górze, jutro możesz prosić o pieniądze na leczenie dla swojego dziecka, dla swoich rodziców. Dzisiaj jesteś zdrowy. Jutro możesz być tym, który będzie potrzebował od nas wszystkiego i my musimy ci to dać, bo jesteśmy solidarnym państwem, bo jesteśmy, solidarność jest w naszym herbie od tylu lat. Nie ma innego słowa, z którym Polska kojarzy się bardziej. Solidarność. Kiedy wreszcie się jej doczekamy? Tego, o czym marzymy? Zielonej Polski. Transformacji takiej, która pomoże nam wspólnie z innymi krajami europejskimi ratować zagrożone środowisko naturalne. Cieszę się, że tu są z nami przedstawiciele organizacji, jednej z organizacji ekologicznych, które walczą o ten cel. To niezwykle ważne, żebyśmy się postarali osiągnąć neutralność klimatyczną jak najszybciej. Jeżeli będzie to możliwe, w 40 roku. Jeżeli będzie to możliwe, to w roku 30. A jeżeli zepniemy się i będziemy w stanie, to i w 25. Choć wydaje mi się, że patrząc na poziom zapóźnień, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, również przez te gnuśne rządy, w których teraz uczestniczymy i których jesteśmy świadkami, może nie udać nam się zrobić tego wcześniej niż w roku 50. To temat na osobną rozmowę, którą bardzo chętnie podejmę z wami i z panią za chwilę. Bo mamy ten sam cel. Mamy dokładnie ten sam cel. I ja to wiem. Ja to wszystko, co tu napisaliście, wiem, bo to czytałem. I wiem, co stanie się z ziemią, jeżeli natychmiast się nie pospieszymy. Natomiast proszę mi wierzyć, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I ten pierwszy krok musimy zrobić już dzisiaj. I iść jak najszybciej tą drogą. Nie opóźniać jej, tylko robić wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej osiągnąć nasz cel. Chcę poprosić o podtrzymanie. To marzenie o polityce odpowiedzialnej, która myśli o świecie właśnie tak, w kategoriach pokolenia, a nie w kategoriach czyjejkolwiek kadencji. I choć wielu powie, że to naiwność, my wszyscy odpowiadamy dzisiaj. Nie bójmy się i nie wstydźmy się marzyć. To jest nasz cel, żebyśmy obudzili w sobie marzenia. Bo mamy prawo chcieć czegoś więcej niż tylko Polska PiSu i antyPiSu. To przekonanie, że Polska to coś więcej niż ten jałowy spór, pozwoliło nam zrobić następny krok. Co jest tym następnym krokiem? Przekształcenie tych marzeń na plan, konkretny plan do działania. I w czasie tej kampanii przygotowaliśmy całościowy plan, pomysł dla Polski. Demokratycznej, solidarnej i zielonej. Pomysł, który stworzyliśmy, jest wypracowany sercem,
a pomyślany głową. Wiecie, od czego on się zaczął? Może pamiętacie, zanim napisałem swoją tą broszurę Nowy Prezydent, wizja nowej prezydentury, którą położyłem na stole już w lutym, przeprowadziłem program Rozmowy Polaków, w którym zadaliśmy 4 podstawowe pytania tysiącom z was. Odpowiedzieliście na nie. I ja wziąłem to pod uwagę, pisząc tego nowego prezydenta. Bo najpierw trzeba ludzi słuchać, a później do nich mówić. Przygotowywałem później 14 dokumentów programowych, sektorowych, z praktykami, specjalistami z różnych dziedzin. Nie wiem, jak to się stało, bo z jakiegoś powodu tak się stało, że program, że konkretne rozwiązania w tej kampanii traktowane są jak frazes, jak gadżet, którym można pomachać w studiu telewizyjnym. Mam projekty ustaw, mam tutaj książeczkę. My do tej sprawy podeszliśmy na poważnie, bo w Polsce są tysiące mądrych osób, które wiedzą, jak zmieniać ten kraj, żeby żyło się lepiej. To naprawdę tak działa. Wystarczy mądrym ludziom oddać głos, pozwolić im działać, żeby wypracowali mądre rozwiązania. Ale z jakiegoś powodu politycy wszystkich partii ten banał nie wpadli, nie skorzystali z tej wiedzy. Uznali, że tylko i wyłącznie mogą pokazać wam hasło, albo nic nie pokazać. Na 3 tygodnie, albo na dzień przed wyborami. Wystarczy, że się uśmiechną. A my z wdzięczności za to pomachamy im ręką i wybierzemy ich na prezydenta. Czy to naprawdę nam wystarczy? Czy tylko na tyle zasługujemy? To, co proponujemy, to nie są slogany. To są konkretne rozwiązania. To recepta dla systemu ochrony zdrowia, edukacji, to plan wsparcia rodziny, transformacji energetycznej, ratowania środowiska, tworzenia gospodarki na pokolenia, wreszcie tworzenia państwa świeckiego i praworządnego. I wiecie, mam pewność, bo obserwuję tę scenę od dawna, że to jest jedyny całościowy i nowoczesny pomysł dla Polski, jaki został zaproponowany od dekady. I jeszcze raz to podkreślę. Jedyny zaprezentowany w całej tej prezydenckiej kampanii 2020 roku. Świat, w którym żyjemy, się stał tak skomplikowany, że my nie jesteśmy w stanie go naprawić jedną decyzją, jednym nakazem. Dlatego pomysł, który przygotowaliśmy dla Polski, wykracza poza jedną kadencję. To jest pomysł na wiele kadencji. To jest pomysł na pokolenie. Powiem wam teraz coś, w co wielu z was pewnie boi się uwierzyć. Ja też. Polska wychodząca z marazmu prezydentury Andrzeja Dudy jest możliwa. Polska wolna od zimnej wojny polsko-polskiej jest możliwa. Wierzycie w to? Wszyscy ci, którzy dzisiaj się wahacie jeszcze, na kogo głosować, pozwólcie sobie na moment pomyśleć właśnie o tym, że możemy zrobić taką Polskę razem. Bo dzisiaj, a raczej w niedzielę, nie będziecie głosować na Szymona Hołowni. Nie będziecie głosować po prostu w wyborach prezydenckich. To jest głosowanie na wizję Polski. Polski, która opowiada się za rozwojem, wspólnym budowaniem. To konkretny pomysł, który powstał dzięki energii i talentom Polaków. Dlatego tak ważne jest to, żeby pokazać w niedzielę, ilu nas jest. Każdy głos będzie dołożeniem cegiełki do tej nowej Polski. To nie plebiscyt popularności. To nie show, w którym wybieramy przyjemniejszego albo ładniejszego. To budowa, dołożenie jeszcze jednej cegły do gmachu, który dzięki tej cegle będzie bardziej wytrzymały, będzie imponujący, da schronienie, będzie domem, będzie miejscem, w którym możemy się rozwijać. To moje zobowiązanie wobec was. Że zrobię wszystko, by te nasze marzenia i plany wprowadzić w życie. Bo jeżeli mogliśmy sobie najpierw tę Polskę wymarzyć, nawet jeżeli baliśmy się o tym powiedzieć głośno i mówiliśmy, że to naiwne marzenie, ale jeżeli mogliśmy też tę Polskę w tych 6 miesięcy zaplanować, rozpisać, to możemy też ją zrobić. Jesteśmy w stanie ją zrobić. I zrobimy.
I zrobimy. Pozwólcie, kochani, na jeszcze jedno małe słowo. Słowo wdzięczności. Ja po prostu wam dziękuję za to wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Wierzę, że to początek, bo to jest początek. To nie sondaże i nie warszawscy komentatorzy wybierają w Polsce prezydenta Rzeczpospolitej. Wielokrotnie się mylili. Widzimy, co dzisiaj dzieje się z sondażami. Rośniemy. Wiem, co czułem, jeżdżąc przez ostatnie 3 dni po Polsce. Coś pękło. Coś się zmieniło. Coś takiego zaczyna dziać się w ludziach wszędzie tam, gdzie jesteśmy, że ja już wiem, że ta fala ruszyła. Ja już wiem, że to będzie efekt kuli śniegowej. Ja już wiem, że w niedzielny wieczór, a później we wtorek będziemy cieszyć się z tego, co wspólnie zrobiliśmy. Nie tylko z min tych, patrząc na nie, którzy stękali i kwękali. Ale też z tego, że właśnie wtedy zacznie się taka fala, taki obywatelski wiatr, taka zmiana, jakiej nie widzieliśmy w Polsce od lat. Od lat. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy sobie dzisiaj też podziękowali, żebyśmy policzyli to wszystko, co zrobiliśmy. A ja powiem wam, że jeżdżąc po Polsce teraz i patrząc na to, co się dzieje, na te setki i tysiące ludzi, którzy przychodzą i mówią, wie pan, pan jest ostatnim, któremu zaufałem. Głosuję po raz pierwszy w życiu. Mam 84 lata, nie głosowałam od 50 lat. A teraz zagłosuję. To jest przyszłość naszych dzieci. To wszystko, co się działo, pokazało mi jedną rzecz. Myśmy nie zbudowali komitetu wyborczego. Myśmy nie zbudowali partii politycznej. Myśmy zbudowali wspólnotę. Myśmy zbudowali wspólnotę. Tysięcy ludzi, z których jedni są z lewej, a drudzy z prawej. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą. Jedni głosowali na Dudę, a drudzy na Kukiza, a trzeci na Komorowskiego. Jedni są heteroseksualni, inni homoseksualni. Jedni są starsi, drudzy są młodsi. Zbudowaliśmy wspólnotę. Po raz pierwszy od lat. W polityce. W miejscu, o którym wszyscy mówili, że jest bagnem. Że jest szambem. Posadziliśmy drzewo. Zapowiadałem wam tutaj, że po zakończeniu trasy Belwederu na kółkach posadzimy ponad 100 drzew. W tych dniach posadzimy ich w Polsce ponad 500. Ja przed chwilą posadziłem jedno w Grodzisku Mazowieckim. Żeby nas przetrwały, żeby po tej kampanii zostały nie tylko emocje i mam nadzieję urząd prezydenta pełniony przez 2 kadencje, ale żeby zostało coś na lata, na pokolenia, coś dobrego. Coś zielonego, coś, co będzie dawało schronienie, co przetrwa do czasów naszych wnuków i prawnuków. Tak trzeba myśleć dziś o budowaniu wspólnoty. Tak trzeba myśleć o polityce. Moi drodzy, pokazaliście mi w te pół roku, że niemożliwe jest możliwe. Najpierw byłem ja, później powiedziałem Uli. To zmieniło całe nasze życie. Położyliśmy na szali wszystko. Nasze oszczędności, nasz czas, czasami czas, który mieliśmy też dla naszej kochanej Mani. Bo wiedzieliśmy, że warto, że robimy to dla niej. Pokazaliście mi, że niemożliwe jest możliwe. Teraz pokażmy to wszystkim w niedzielę. Damy radę. Ostatnie 3 dni pokazały mi i utwierdziły mnie,
i emocjonalnie, i intelektualnie, a ja trochę na ludziach się znam, w przekonaniu, że my naprawdę damy radę. Że w Exit Polsach zobaczymy w niedzielę wieczorem dwójkę z przodu, a w ostatecznym wyniku PKW wygramy, przejdziemy do drugiej tury, a w drugiej turze poradzimy sobie już bez większego kłopotu. Nie dajcie się zakląć zaklinaczom z tych czy innych mediów, z tych czy innych salonów. To wy wybieracie prezydenta, nie oni. A w wyborach prezydenckich nie ma zmarnowanych głosów. W pierwszej turze zawsze głosuj sercem i rozumem. W drugiej przyjdzie czas dla niektórych, nie dla nas, na głosowania strategiczne. To ważne, żebyśmy wreszcie w tej dziurze, znaczy w tej ścianie, w której jest ta dziura, zobaczyli drzwi. Żebyśmy zobaczyli miejsce, w którym coś się zaczyna, a nie kończy. Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie po to, z moją żoną, żeby powiedzieć wam, że my dopiero ruszamy w trasę. Że my dopiero ruszamy w tę wspaniałą przygodę, jaką będzie nowa Polska, która zacznie się dziać już tu za mniej więcej 3 tygodnie. Nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tej energii, tej siły, tego przyłączania się tych wszystkich nieprzekonanych albo w połowie przekonanych, które nastąpi już od wtorku. Oni będą zawsze przekonani już od tej pory. Oni tylko tak siedzieli. Zobaczycie, co będzie się działo. Gwarantuję to wam. Ale to zależy tylko od was. Od tego, czy jeszcze dziś, przez tych kilka ostatnich godzin, przekonamy jeszcze jedną osobę. Jeszcze jedną i jeszcze jedną. I jeżeli będzie nas wystarczająco dużo, w 20 roku zacznie się wreszcie w Polsce 21 wiek. I to wy go zrobicie. Jesteście po prostu kochani. Jesteście niesamowici. Nigdy w życiu nie widziałem takiej Polski. A teraz ją zobaczyłem. Dzięki wam. Dzięki waszemu poświęceniu, waszej pracy, wierze i nadziei. Zrobiliśmy to sobie sami. I dokończymy tę robotę. Bo mamy marzenia, wiemy jak je realizować, a właśnie teraz pójdziemy i zrealizujemy je. Do końca. Dziękuję wam i wszystkiego dobrego. Szymonie, powiedziałeś przed chwilą o tej wspólnocie, o tych tysiącach ludzi, wyborców, nas, Polek i Polaków, którzy włączyli się przez te miesiące w twoje działania, którzy połączyli z tobą siły, którzy zaangażowali się jako nasi wolontariusze, jako nasi aktywiści. Powstały setki, tysiące inicjatyw w całej Polsce i takich, które pomagały w czasie koronawirusa. Powstał na koniec portal pomocni.info, gdzie udzielana jest realna pomoc. Ale to były inicjatywy najróżniejszego rodzaju. To były fantastyczne, oddolne pomysły, które były wprowadzone w życie. Ta żółta rewolucja się zaczęła i potoczyła się przez kraj. Moi drodzy, Ulo, Szymonie, jedną z takich inicjatyw, których nie znacie i która jest dzisiaj dla was niespodzianką, już za chwilę. To specjalne, jedyne, unikalne, jesteście państwo świadkami historii, wykonanie specjalnej pieśni przez chór ekipy Szymona. Ma nasz głos, Polska, skoczna, na
A teraz jest taki plan. Ja, powiedzieliście, że damy radę. To módlcie się albo trzymajcie kciuki, to państwo świeckie, każdy może jak chce, żebym ja dał radę do tej 23.59 dzisiaj agitować. Po tym wszystkim i po tych wszystkich kilometrach i spotkaniach wspaniałych, genialnych, które miałem w ciągu ostatnich godzin. My wszyscy idziemy i musimy agitować. Wiecie, myśmy mieli w ubiegłym, przedwczoraj mieliśmy 15 tysięcy ludzi chodziło od drzwi do drzwi. Wczoraj 360 skoordynowanych eventów w całej Polsce. Dzisiaj trwa akcja 72 godziny mobilizacja, gdzie wszyscy staramy się zrobić wszystko przy użyciu wszystkich materiałów, żeby przekonać jeszcze jedną osobę. Pomożemy wam, jeżeli ich nie macie, powiemy, gdzie je znaleźć, ale idźcie i przekonajcie jeszcze jedną, jeszcze dwie, jeszcze trzy osoby, że warto iść głosować. Ilu ja widziałem zmartwychwstałych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w tej trasie? Ludzi, którzy byli poza systemem, a mówią, wracamy, będziemy robić tę robotę z wami. Słuchajcie, nie mogę wam opisać. Komentatorzy sportowi używają często takiej frazy, szkoda, że państwo tego nie widzą, tak? Szkoda, że nie widzieliście wszyscy, choć mogliście trochę na live'ach, tej energii, która zwłaszcza w tych ostatnich dniach idzie przez Polskę. Tego się nie da opisać. To jest taka nadzieja, wiara, entuzjazm. Tego się nie da opisać, tego się nie da zmierzyć. Ja pierwszy raz coś takiego w życiu widziałem. I stąd wiem, że ta fala się już nie zatrzyma. Że zmieniliśmy już Polskę. Że my dopiero zaczynamy ją zmieniać. Wszystkiego dobrego i do roboty. Dziękuję za pieśń. Dziękujemy, 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 dziękujemy. To my wam bardzo dziękujemy, prawda? Tak, oczywiście. Dziękuję wam bardzo i ruszamy dalej namawiać. Do 23.59 jeszcze chwila została, może kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt dołączymy do tych tysięcy, które dzisiaj przekonują tysiące naszych wolontariuszy w całym kraju. Nie mamy mediów, ale mamy was. I to jest ta siła, która Polskę od dołu skutecznie zmieni. Wszystkiego dobrego. Rozbijemy beton i znajdziemy w tej ścianie drzwi.